Bardzo dziękuję. Już mnie chcieli na początku wytrącić z jakiejś równowagi, sadzając nie tam, gdzie chciałem siąść, ale ja się nie dam. Natomiast no bardzo, bardzo się cieszę z tego wprowadzenia, które pan Paweł Bułgaryn zrobił, dlatego że no trzeba powiedzieć, ja oczekiwałem po prostu więcej takich politycznych statementów, a było raczej opis sytuacji, którą będziemy chcieli zilustrować w dyskusji. I to moim zdaniem jest, bardzo dobrze nawiązuje do jednego ze zdań Pawła, który mówił, że wypuszczamy jakby ciśnienie w ogóle z tego tematu. I to jest rzeczywiście wyczuwalne. I od tego właśnie chciałem zacząć, mając zresztą ogromną satysfakcję, że no pewnie jako dla panelu byłoby dobrze, gdyby paneliści się mocno pokłócili, albo nawet trochę pokłócili. I ten temat kiedyś rzeczywiście taki był, prawda? To znaczy, nawet jeżeli kultura wymagała, żeby po prostu tam nie używać mocniejszych argumentów, to jednak napięcie się czuło. I ja muszę powiedzieć w ogóle, nie wiem, czy potwierdzą prześwietni paneliści, że tego ciśnienia dzisiaj nie ma. To jest oczywiście w dużej mierze zasługa po prostu w ogóle dwóch rzeczy, o których też tutaj we wprowadzeniu była mowa. To znaczy stworzenia pewnej podstawowej bazy dla równoprawności używania obu, nazwijmy, instrumentów. To oczywiście jest pewne uproszczenie, bo nazwijmy segmentów instrumentów, gotówki i płatności bezgotówkowych. I te instrumenty to jest infrastruktura i regulacja, albo w odwrotnej kolejności regulacja, infrastruktura. I gdybyśmy po prostu zrobili jakiś bilans, co się działo w ostatnim czasie, i Paweł zresztą to bardzo ładnie ilustrował, to w tym zakresie po prostu dokonano bardzo, bardzo wielu działań. Oczywiście za bardzo chyba chwalimy pandemię, bo tutaj w poprzednim panelu też chyba same pozytywy o tej pandemii były. I ja myślę, że pandemia była tu jednym z tych elementów. I teraz chciałem, bo przechodząc właśnie jeszcze, tak powiem, czy będąc jeszcze jakby w ramach uspokojenia nastrojów, chciałem powiedzieć, że w panelu nie zadam pytania, które kiedyś było takie wręcz obowiązkowe przy tym temacie. Otóż głosowania na koniec, czy jesteś za, czy jesteś przeciw, prawda? Albo kto zwycięży. Tego nie zadam, bo uważam, że po prostu w ogóle nie ma takiej atmosfery. Ale równocześnie mając, jak podkreślamy, ja zresztą jestem bardzo, bardzo usatysfakcjonowany, kogo tutaj udało nam się zaprosić do panelu. Myślę, że jednak zarówno pani dyrektor Jaroszek, jak i pan minister Kościński do jakiegoś stopnia byli, no chciałem użyć nieładnego słowa, front personami dla dwóch kierunków myślenia w tych sprawach. To znaczy oczywiście w bardzo, tak powiem, kulturalny, w bardzo profesjonalny sposób, ale w NBP była strategia promowania gotówki, tutaj zostanę skorygowany, bo ona się troszkę oficjalnie nazywała. Kiedyś mówiłem obrony gotówki, pani dyrektor mówi, no, nie ma gotówki, co bronić, bo ona się sama broni. I zresztą, ale krótko mówiąc, rzeczywiście w ogóle ten projekt, bardzo ważny w sensie społecznym, on jednak miał swojego project lidera i to była pani dyrektor dla mnie osobiście. Jeżeli chodzi o regulacje i infrastrukturę dla bezgotówkowości, no to prawdopodobnie nie ma innego symbolu dla tych działań, pozytywnych działań zresztą, jak minister Kościński. Paweł chce uzupełnić te działania ministerstwa, zresztą trochę pod patronatem ministra Kościńskiego, mianowicie był jeszcze taki podprojekt bardzo ważny, podatnik bezgotówkowy, prawda, który oczywiście w tej liście on był bardzo ważny. Ale już nie będę więcej gadał. Pani dyrektor, czy z pani punktu widzenia jest, powiedziałbym, jakby można powiedzieć, że te warunki dla równoprawności, dla pewnego balansu, no i to, co pani było nazwane suwerenności wyboru konsumenta, czy one są już stworzone? Dziękuję bardzo za dobre słowa dotyczące zarządzania gotówką w Narodowym Banku Polskim i na całym rynku. Cieszę się, kiedy powiedział pan, że będzie takie słynne pytanie zawsze na koniec, to myślałam, że na początek zapyta pan mnie, czy wystarczy gotówki. Wystarczy.
Strategia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego, bo tak ona się nazywa, została przyjęta w listopadzie 2021 roku i ma cztery filary. Jest to akceptacja i dostępność gotówki, płynność zaopatrywania rynku i bezpieczeństwo. Zarówno to cyberbezpieczeństwo, jak i fizyczne bezpieczeństwo. W zasadzie jakbyście Państwo pomyśleli o swoich instrumentach płatniczych, które wy obsługujecie, to można by było je zastosować, te cztery filary, również do pewnie płatności bezgotówkowych. Gotówka w Polsce ma się dobrze, ponieważ jest dobrze zarządzana razem z całym rynkiem. Należy podkreślić, że strategia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego została przyjęta przez wszystkich interesariuszy. To jest 30 kilka podmiotów, zarówno reprezentujących regulatorów, jak i banki, jak i firmy obsługujące gotówkę. I na tym rynku byliśmy gotowi wspólnie wypracować takie postanowienia strategii bezpieczeństwa obrotu gotówkowego, które zostały jako konsensus przyjęte dla całego rynku. I czy to się opłaciło, Szanowni Państwo? Jak mówiłam, listopad 21 przyjmujemy strategię. W lutym 22 następuje agresja Rosji na Ukrainę. Pewnie nie zdajecie sobie Państwo sprawy z tego, że popyt szokowy na gotówkę w Polsce był największy w Europie po tym, jak rozpoczęła się wojna. Co więcej, to chyba trzeba powiedzieć ze wstydem, większy niż nawet w Ukrainie. A co to znaczy ten szok? Bo też chciałabym, żebyście Państwo mogli to odnieść do swoich biznesów. Wyobraźcie sobie, że pierwszego dnia po wybuchu wojny musicie obsłużyć coś, co jest 17-krotnością waszego normalnego operacyjnego dnia. Kolejny dzień 16-krotność, a to jest średnia dla Polski, ponieważ na przykład w Podkarpackim to było 27 dni operacyjnych, które cała branża obsłużyła w jeden dzień. No to jak to się stało, tak? Znaczy, dlaczego nagle tyle osób chciało wypłacić gotówkę? Chcieliśmy się dowiedzieć, kto chciał tę gotówkę wypłacić. Według badań, które przeprowadziliśmy we wrześniu 2022 roku w Narodowym Banku Polskim, okazało się, że 51,5% obywateli, którzy deklarują na co dzień, że używają wyłącznie płatności albo głównie płatności bezgotówkowych, właśnie w tych dniach wypłaciło gotówkę, tak? Czyli, wracając do pańskiego pytania, czy istnieje równowaga? Tak długo, jak nie będzie tej pewności po stronie płatności bezgotówkowych, że one są bezpieczne w sytuacji kryzysu, klienci będą sięgali po płatności gotówkowe. Może raczej będą sięgali po pieniądz gotówkowy, bo w Polsce nadal 68% obywateli deklaruje, że przechowuje gotówkę na wszelki wypadek albo w celach przezornościowych. I już na koniec chciałam tylko powiedzieć, że możemy być dumni z naszych płatności gotówkowych. Za 2 tygodnie Narodowy Bank Polski odbierze nagrodę Currency Manager of the Year. To jest najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana przez taką organizację Central Banking. Rozdanie tych nagród odbędzie się w Londynie. I nie ma dnia, Szanowni Państwo, żebyśmy my nie otrzymywali zapytań dotyczących naszej strategii, jak sobie poradziliśmy z tym, żeby cały rynek doprowadzić do konsensusu. Gdyby tego nie było, to te 17 dni operacyjnych w jeden dzień, te 27 dni operacyjnych w jeden dzień w Podkarpackim nie byłoby możliwe. I za to w tym miejscu też chciałabym mojej branży podziękować. Bo ogromne uznanie, pani dyrektor. Jeszcze pomyślałem sobie o takim innym wrażliwym, jak to nazwać, medium, jakim było paliwo, i paliwa w niektórych stacjach zabrakło. Jakkolwiek też Orlen głównie stanął na wysokości zadania i może, tak powiem, cała logistyka jest inna, natomiast rzeczywiście pod tym względem dla rynku nie było żadnego negatywnego sygnału i to oczywiście ta reakcja, o której pani mówi, czyli uświadomienie sobie tego dodatkowego kontekstu, prawda? Bo do tej pory było trochę tak techniczne. Natomiast tu się okazało, że to gotówka ma tutaj w ogóle również pewne, no powiem troszkę górnolotnie, społeczne znaczenie. Panie ministrze, podobne pytanie,
Myślę, że w ogóle ta równowaga, czy blisko równowagi, której jesteśmy, to jest rzeczywiście już samo nie przyszło, prawda? Czy, no jakie jest pańskie zdanie na temat i czy jakby do tego segmentu też były takie stres testy, jak miała gotówka w okresie pandemii? Dziękuję za zaproszenie. Po pierwsze bym chciał to rzeczy skorygować. Nie jestem za obrotem bezgotówkowym, ja jestem za prawem konsumenta. I tutaj tak jak Paweł powiedział, co my cały czas robiliśmy, żeby prawo konsument miał prawo zapłacić jak chce, i w tym momencie pchaliśmy ten temat obrotu bezgotówkowego. A ja Kościński jako konsument Kościński, przedstawiciel Silver Economy, czy już Bear Economy nawet, przez ostatnie 2-3 lata nie używałem w ogóle gotówki, więc ja nie widzę tutaj jakiegoś kłopotu. Oczywiście większość czasu działam w dużych miastach, więc czy to jest to samo, jak pójdę tam poza miastem na ryneczek czy do kościoła, to tam dalej patrzę, jak idzie taca i tam banknoty są położone. Nie mogę zapłacić, bo tam jeszcze nie ma akceptacji, więc jeszcze mamy dalej takie białe plamy w Polsce. Co do kart, jak tutaj gdzieś pokazywane było, już mamy ponad 44 miliony kart, więc każdy, co chce karty, może nawet mieć półtorej już karty. Mamy w Polsce 2 miliony kas fiskalnych, co wskazywało, że powinniśmy mieć około 2 milionów terminali POS. Mamy tylko 1 200 000, co wskazuje, że jeszcze poza dużymi miastami jest coś do zrobienia. Więc same karty, myślę, że dobrze działają. Gotówka też, tutaj jest taki wykres ostatnich 10 lat. Od 100 miliardów do 360 miliardów jest wzrosła wartość banknotów w tym. Więc tutaj myślę, że gotówka też sobie daje radę. Ale myślę, że kompletnie inne pytania powinniśmy zadać, bo to nie jest zagrożenie dla gotówki, że nie ma akceptacji, bo jest akceptacja. Dla mnie zagrożenie dla gotówki jest to, że mamy inflację, spada, ale ta inflacja pewnie przez bardzo długi okres nie dojdzie tam do 1-2%, tylko zostanie na wyższych poziomach. Ci, co są cyfrowi, to mają taką możliwość, żeby swoje pieniądze przelewać między jednym bankiem a drugim i obniżać te straty oszczędności. Ci, co mają gotówkę, to przez ostatnie 2 lata stracili 40% swojej gotówki. I tutaj, co brakuje w Polsce, jest, nie ma takiej instytucji, co promuje oszczędności i nie muszą być to oszczędności w instytucji finansowej, to są różne inne produkty. I tutaj właśnie apel do Narodowego Banku Polskiego, do Fundacji FROB, do Fundacji Polska Bezgotówkowa, żeby spowodować, żeby były takie oszczędności dla tych, co chcą trzymać z swoich powodów gotówkę. Dziękuję. Ale właśnie w tej sprawie, czy jak użyłem i mi się podoba to określenie tego stres testu, prawda? Czyli pandemia była pozytywnym stres testem dla gotówki. Natomiast czy inflacja jest takim stres testem dla właśnie bezgotówki? Tak, jak najbardziej. Myślę, że to jest ten to ostatni tam rok, przepraszam, rok to spadł, już tam 10 miliardów mniej mamy. To jest, powiedziałbym szczerze, że spory tam powód jest to, że inflacja zjada tą wartość tej gotówki, więc ludzie mogą zacząć uciekać, kupują nieruchomości, czy wkładają pieniądze na rachunek bankowy. Bo jedna bardzo ciekawa rzecz, robiłem badanie społeczne wcześniej w tym roku dla jednego projektu, co tam, nad czym pracowałem. I wcale nie wychodzi, że jak ktoś ma dużo gotówki, to płaci gotówką. Ci, co mają dużo gotówki, to mają dużo gotówki, ale dalej płacą często cyfrowo, więc tutaj te dwie rzeczy są kompletnie inne. To jest, ile ja mam gotówki w domu, mam z jakiegoś powodu, bo nie chcę trzymać banku i tak dalej, ale w końcu jest ten cost benefit, że jak ja będę tracił za dużo, to ten koszt, że muszę tam zamienić tą gotówkę na cyfrową walutę, wystarczy mi, żeby popchnąć mnie w ten kierunek. Bardzo dziękuję. Teraz z tego poziomu
makro i kompleksowego jakby sformułowania, no swoistego rodzaju podsumowania, i które tutaj i pani dyrektor, i pan minister dokonali. Ja chciałem przejść jakby troszkę niższy poziom agregacji, nazwijmy, czy też ujęcia problemu, czyli powodzenia pewnych programów, ale takich realizowanych przez instytucje typu ZUS dla, no właśnie, i edukacji, zacznę od tego, żeby nawiązać do poprzedniego panelu, ale również dla budowania, powiedziałbym, pewnego modelu biznesowego tych instytucji, bo jak pamiętam, i tutaj nawiązuję do programu, który prezes Jaroszek był promotorem, Warto bezgotówkowo, gdzie celem było, no co najmniej, pozyskanie 2 milionów emerytów do przejścia z płatności, czy od listonosza, że tak powiem, do karty. I to był bardzo ambitny program i to było po prostu, ale równocześnie mówię, dlaczego wspominam też o biznesie, dlatego że tam po prostu w ogóle była bardzo istotna zmiana kosztów, prawda? To znaczy każdy przelew, powiedziałbym, pocztowy jest znacznie droższy niż obecny przelew bankowy. Panie dyrektorze, czy to było takie kompleksowe, jak ja mówię, zresztą wtedy współpracowaliśmy ja w innej roli, ale równocześnie, czy też po prostu w ogóle w jakiś sposób jest kontynuacja tego Warto bezgotówkowo w tak ogromnej instytucji jak ZUS? Bardzo dziękuję. Tak, instytucja jest na pewno ogromna, natomiast ja przede wszystkim chciałem podziękować organizatorom w dwójnasób za zaproszenie mnie do tego panelu, bo przede wszystkim jest mi bardzo przyjemnie spotkać się z Państwem, ale po drugie mam w końcu przyjemność spotkać się z panią Barbarą. Ja powiem, że zbieżność nazwisk jest przypadkowa. No na szczęście, jak pan promuje bez gotówki. Dobrze, że to powiedziałeś, bo ja nie chciałem tego wyjaśniać na początku. Z tym promowaniem to ja powiem tak jak pan minister Kościński, że ja jako Jaroszek Paweł zawsze miałem dylemat te 20 kilka lat temu, kiedy wchodziłem do jakiejś restauracji, to pierwsze pytanie było, a czy można kartą, tak? Bo jak nie, no to szukanie najbliższego bankomatu. Teraz na szczęście jesteśmy po innej stronie tej drogi. Natomiast to, czym zajmuje się ZUS i na czym najbardziej zależy ZUS-owi, co jest w centrum uwagi ZUS-u, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to w centrum naszej uwagi jest klient. Klient, jego wygoda, wygoda rozumiana w taki sposób, żebyśmy uświadamiali, że mamy wybór i musimy dokonać wyboru, który z punktu widzenia indywidualnego klienta będzie lepszy. Jeżeli są klienci, którzy preferują gotówkę i uważają, że dla nich jest najlepsza, to tak jest i tak będzie. Jeżeli są klienci, dla których najlepszą formą są rozliczenia bezgotówkowe, to tak jest i tak będzie. A jeżeli mamy część takich klientów, którzy zastanawiają się nad wyborem, to powinni otrzymać całe spektrum informacji, które pokażą, jakie są wady i zalety poszczególnych rozwiązań. Bo to nie jest tak, że wszystko jest czarno-białe. Gdzieś te szarości są. I oczywiście tutaj nawiążę trochę do tej sytuacji pandemicznej, bo ona nam pokazała parę istotnych elementów. Przede wszystkim byliśmy, tak jak już mówię, można powiedzieć, że jesteśmy klientocentryczni, bo na Zakład Ubezpieczeń Społecznych zostały nałożone nowe obowiązki, chociażby w postaci wsparcia dla polskiego biznesu. I w pierwszym odruchu poszliśmy bardzo szeroko. Pozwalaliśmy, wtedy jeszcze ustawodawca nie zawęził pewnych możliwości, ale pozwalaliśmy wnioskować o to wsparcie w każdej postaci. Dosłownie w przysłowiowe pudełka, które stały przed oddziałami, można było składać wnioski. No i to się nie sprawdziło. To się nie sprawdziło. Okazało się, że pewien rygor, który powoduje, że przenosimy się nomen omen właśnie w digital era, sprawia, że pewne procesy mogą zachodzić sprawniej i szybciej. Jednym z moich większych zmartwień, paradoksalnie powiem, nie były koszty w trakcie pandemii,
chociaż to one są bardzo ważne, ograniczenie kosztów. Natomiast były sygnały płynące z naszego operatora, od naszego narodowego operatora pocztowego, jak dużo ich doręczycieli ma problemy zdrowotne. I to było mój problem, czyli mamy wystarczającą dużą populację osób, które będą w stanie doręczać świadczenia. Po trzecie, jeżeli mówimy o rynku e-commerce, to musicie Państwo pamiętać, że pokolenie, ja bardzo dziękuję, ja przyjmuję tą nazwę, że pokolenie wcześniej urodzonych już tam funkcjonuje. A żeby tam funkcjonowało, to musi mieć pewne możliwości. Bo nie jest problemem, jeżeli jesteśmy w wielkim mieście, albo w średnim mieście, albo nawet średnio mniejszym mieście, gdzie mamy tych punktów handlowych od groma i możemy sobie zapłacić jak chcemy. Problemem jest paradoksalnie, jeżeli jesteśmy na obszarze, gdzie najbliższego sklepu jest nieco dalej, a w najbliższym sklepie jest ograniczony wybór towarów. Nasi wcześniej urodzeni, nasi silversi, nasi doświadczeni klienci też potrzebują mieć wybór, też potrzebują skorzystać z internetu i tego ich uczymy. Pokazujemy im, tak jak mówię, nie namawiając na żadną formę, tylko ucząc, że każdy sposób ma swoje wady i zalety. Gotówką, jeżeli zapłacisz w internecie, możesz. Doliczą ci koszty za płatność u kuriera. Twój wybór. Bardzo dziękuję. Ja jednak do tego kosztowego aspektu waszego programu, czy waszych intencji, bo prezesie nie potwierdziłeś, czy nie podjąłeś tematu. Natomiast dla mnie powiedziałbym, wtedy przemawiały te liczby, to nawet... Jeżeli chcesz prezesie, tak prezesujemy, trochę liczb, no to właśnie jesteśmy świeżo po nowych danych, jeżeli chodzi o poziom tak zwanego ubankowienia, no i on w tej chwili osiągnął, jak to się pięknie mówi, dla całego portfela klientów, z wyłączeniem tego, co pokazywał Paweł Bugaryn, czyli 300+ i 500+. Nie mówię o RKO żłobkowym i paru innych programach, w których uczestniczymy, bo zajmujemy się teraz wszystkim. To on osiągnął 78% po totalu. Natomiast nowi klienci, którzy wchodzą w tą naszą dominującą grupę świadczeniobiorców, czyli emerytów i rencistów, no bo tutaj mamy trochę ponad 8 milionów klientów, no to tam już to w zależności od okresu waha się między 88 a 90%. Więc można powiedzieć, że ci, którzy weszli wcześniej, czyli byli sporo wcześniej urodzeni, tam ta dywersyfikacja jest nieco większa. Tutaj już widać, że te preferencje, te nawyki zdecydowanie przechodzą w stronę obrotu bezgotówkowego. I koniec końców oczywiście gdzieś ten koszt pieniądza występuje, czy to obrotu gotówkowego, czy bezgotówkowego. Tak, z mojego punktu widzenia oczywiście gotówka jest trochę droższa. Tak? Natomiast tak jak mówię, klient ma mieć wybór, ale co najważniejsze, jeżeli mamy wybór, powinniśmy go dokonywać świadomie, tak, aby to było dla nas bezpiecznie i wygodne. Dobra, to jeszcze ciągle unikałeś tematu tego, że po prostu wysłanie przekazu pocztowego kosztuje 10 zł, a przelew bankowy kosztuje 4 grosze, ale okej. Okay, ja jestem... Znaczy nie będę wchodził w tajemnice handlowe, jak ktoś chce, to może się od nas dowiedzieć. Blisko byłeś, nie do końca, ale tak. Proszę Państwa, Dariusz Marcjasz jest dyrektorem generalnym Euronet Polska, największego operatora bankomatów w Polsce. Z tych 21 tysięcy to chyba macie więcej niż połowę. Natomiast to jest takie ciekawe miejsce, bo to jest takie na skrzyżowaniu obu tych spraw, o których mówimy, bo żeby pójść do bankomatu trzeba mieć kartę. Karta jest symbolem obrotu bezgotówkowego. Nie trzeba. A już nawet nie trzeba, ale okej. Tokena albo oczywiście PIN. W każdym razie trzeba być w tym świecie cyfrowym. No ale się idzie po to, żeby z kolei wziąć gotówkę, prawda? Czyli to skojarzenie z skrzyżowaniem. Albo wpłacić, oddać, pozbyć albo wpłacić, się. Ale niemniej jednak z gotówką. I z punktu widzenia właśnie takiego obserwatorium, czy w tej chwili te technologie, bo się bardzo tym interesujecie i sami stosujecie,
technologie ułatwiające płatności. Ciekawe dane podał Paweł Bułgaryn, że fintechy to jest dominacja w ogóle tej nowych technologii. Oni się czasem zastanawiają, po co jeszcze, prawda? A tu się okazuje, że jeszcze można coś wymyślić. I czy z tego punktu widzenia, jak się obserwuje właśnie, co się tam dzieje, jest to po to, żeby ciągle rozszerzać zakres płatności bezgotówkowych. Ta wygoda i dostępność po prostu ma zachęcać, żeby to rozszerzać, albo już jeśli jest użytkownik, to żeby zwiększać tak zwaną transakcyjność. Czy też to, o czym pani dyrektor mówiła, ta ostateczność czasami skorzystania z tej gotówki powoduje, że czujecie ten balans, czyli że nowe technologie po prostu są równoważone, takimi stres testami pandemicznymi na przykład. Jak to wygląda na skrzyżowaniu? Już odpowiadam. Rozumiem, że to pytanie jest tak specjalnie zadane, ponieważ wiele lat spędziłem w różnych miejscach, które były bardziej cashless niż less cashless, jak w przypadku gotówki, bo teraz jestem właśnie po stronie gotówki. Ale zanim to powiem jeszcze, skoryguję tą ilość. Euronet ma ponad 7 tysięcy bankomatów. Warto zauważyć, że to nie jest większość nominalnie, ale warto zauważyć, że część banków ma bankomaty własne. Tak więc w tych 23 tysiącach, ale to są statystyki, tak żeby widownia, która tu jest, nie myślała, że dokładnie co tam do, że jest przewaga 50, powyżej 50%. No ale dobrze. Tak więc mówiąc o technologii, to chociażby z ostatniej perspektywy, kiedy pracowałem w Bliku, to muszę powiedzieć, że sam Blik, jak powstawał, to jednym z pierwszych produktów to co było? Wypłaty gotówki z bankomacie. Co więcej, sprawdzałem dokładnie, jak to było teraz ostatnio, w zasadzie chyba wczoraj, podczas tutaj rozmów z Blikiem, mówię, słuchajcie, jak to jest, jakie były te transakcje pierwsze? No i rzeczywiście pierwsze transakcje to były wypłaty. Wypłaty gotówki. Tak więc te technologie, jakby od razu mówiąc, to wpływają, oczywiście wszyscy posługujemy się technologiami, ale pod koniec ta gotówka ma swoją wartość. A dlaczego ma wartość? To już było powiedziane. Ja bym tylko dodał, że gotówka po prostu nie ma tak zwanej przydatności do spożycia, tak jak mamy czasami na pomidorach czy innych tam spożywczych rzeczach, czyli nie ma terminu ważności. Podobno myszy jedzą. To. Tę w materacu. Tą w materacu, ale zaczynamy. Pani dyrektor jest zniesmaczona tym moim przykładem, bo już takie są te. Ten papier jest niesmaczny, krótko mówiąc. Ale terminu generalnie ważności nie ma. Czyli dzisiaj schowana rzeczywiście gotówka uniwersalna jest, po jakimś czasie znaleziona nawet, to rzeczywiście jest przydatna. Ja wiem, że to jest. Więcej kontrowersji powiem zaraz. Nie działa. Nie zgadzam się, bo w różnych krajach to, co premier Mori zrobił w Indiach, dał godzinę i wszystkie banknoty straciły ważność, więc tam w każdym kraju to można. Dobrze, to w każdym razie tak idąc, no to bo ten premier pewnie tam, no ale dobrze, nie komentując o Indiach, tylko w Polsce. Tadeusz, nie wszystkie, tam dwa nominały on unieważnił chyba, nie? Chyba wszystkie. Wszystkie. Tak? Ale tak samo w Anglii też mam kłopot, bo miałem stare banknoty i straciły ważność i musiałem się bawić tam z bankiem. I teraz tylko z Karolem III są ważne. Nie chodzi o więcej o tych smacznych papierowych na te niesmaczne plastikowe. Z Karolem to będzie kolejna. Odbierzmy panu ministrowi głos, proszę. Waluta, która stwarza Polakom trochę problemów, też jest problem z wymianą, przynajmniej tych starszych banknotów. Słuchajcie, dobrze, idąc dalej, to muszę powiedzieć, że miałem wiele spotkań, ponieważ jestem pierwszy miesiąc w Euronecie, wiele spotkań z bankami i tutaj też będzie kontrowersja, ja rozumiem, ale jeden bank powiedział, a inny zasugerował, mówi tak w ten sposób, od strony transakcyjnej, zupełnie transakcyjnej, mówi, wiesz Darek, to dzisiaj jest tak, że jak ktoś wypłaca z bankomatów to 500 czy to 1000 zł, nieważne, jakąś tam kwotę, płaci za, ja płacę za to złotówkę czy tam złoty 20, obojętne. To jest też inny temat, dlaczego złotówka, ale to nie będę tutaj tym zajmował
wszystkich obecnych, to te 500 zł on wyda, przecież całościowo nie wydaje. Tu 100, tu 20, tu 30, które się przekłada w kolejną transakcję, tu 20, tu 5 i tak dalej. A ja muszę za każdą taką transakcję, jeśli klient płaci innym medium niż gotówka, zawsze płacić jakimś innym organizacjom. Tak więc to też gdzieś tam powiedział, że kumulatywnie, transakcyjnie mój koszt, ta złotówka, to jest rewelacja. Dzisiaj dla banku. Ja wiem, że były tutaj inne dane z 2015, ale to nie stoi w sprzeczności. Mówię o samej transakcji. Tak więc rzeczy, które się dzieją i które widzę po stronie gotówkowej, dzisiaj będąc po stronie gotówkowej, czyli tej less cashless, no kładą trochę inne spojrzenie na to, co z tą gotówką. Powiedzieliśmy już sobie, że ona jest potrzebna i że dobrze się ma. No i jak tą gotówkę można zagospodarować? A technologicznie to nie tylko Blik, ale wiele różnych nawet banków, które ze swojej perspektywy zaczęły być internetowe, to prędzej czy później rozmawia albo z nami, bo jesteśmy nie tylko w Polsce, tylko w wielu krajach, albo z innym dostawcą, chociażby bankomatów, żeby zabezpieczyć tą gotówkę na ewentualne wypłaty. No i wpłaty również, bo wpłaty rosną. Były jakieś komentarze, proszę. Tak, to dwa komentarze. Po pierwsze, że z tymi kosztami tylko jest duża różnica. Jak ktoś pójdzie, zapłaci kartą, to są koszty, tylko te koszty są pokryte przez merchanta, akceptanta, konsumenta i bank. A jak ktoś pójdzie tą złotówkę, zapłaci w gotówce, to my wszyscy płacimy za te koszty. Bo te koszty, te 27 miliardów za gotówkę, to społeczeństwo płaci, a nie udziałowcy w tej transakcji. To jest pierwsze. Druga rzecz, może troszeczkę inaczej. Też warto popatrzeć, kto, dlaczego wyciąga pieniądze z bankomatów. Bo z mojego doświadczenia to były przynajmniej dwa rodzaje takich głównych grup. Pierwsza grupa to tacy, co się bali płacić kartą przy sklepie, że zrobili zakupy i się bali, że przy kasie coś im pójdzie nie tak, zapomniałem PIN i tak dalej, będą mieli kłopot. A druga grupa, to pewnie ważniejsza, widzieliśmy, że co poniedziałek podobnie wyciągali pieniądze z bankomatu i to był ich system zarządzać swoim budżetem domowym. I brakuje w Polsce właśnie takich instrumentów finansowych, które pozwolą tutaj blokować, że dostaję pieniądze raz w miesiącu i jakoś muszę to równo rozbić na cały miesiąc, żeby nie wydać wszystko w pierwszym miesiącu i później szukać gdzieś na chwilówkę. Tak, jeśli mogę. Pani dyrektor. Chciałabym jednak skomentować te koszty obsługi gotówki. To nieprawda, Paweł, mówię tutaj do dyrektora Bułgaryna, że 1,7% PKB kosztuje gotówka, bo kosztuje 1%. A co więcej, dlatego, że wartościowo stanowiła największy, najczęściej używany instrument. Zresztą na sali jest autor tych badań i na pewno może to potwierdzić, a per transakcja należała do jednych z najtańszych instrumentów. To jakby, jednak chciałabym to wyjaśnić. I to tak? Mówią analitycy banku. Ja to mam z banku, ja nie, sam nie wymyśliłem tego miesiąc pracując. Ale chciałabym naszą dyskusję jeszcze jednak poprowadzić w trochę inną stronę, czy kolejną stronę, ponieważ mamy na sali osoby, które są na co dzień zaangażowane w płatności bezgotówkowe. Wczoraj padło na tej sali takie bardzo ważne dla mnie stwierdzenie. Powiedział jej pan prezes Murawski z Blue Media. Klienci chcą kupować, a nie płacić. Tak? W związku z tym to, czy oni będą wybierali takie czy inne formy płatności, to jest tak naprawdę, szanowni państwo, dla waszych klientów, czyli tych sklepów, które zlecają wam przygotowanie tych narzędzi płatności bezgotówkowych, w zasadzie obojętne. Jeszcze jedna rzecz. My siedzimy sobie tutaj w centrum Warszawy i każdy z nas ma pewien poziom wykształcenia posługiwania się instrumentami płatniczymi. Ale nie patrzmy z tej perspektywy. Patrzmy jednak z perspektywy tego, że 46% transakcji w Polsce nadal odbywa się w formie gotówkowej. Jeśli reprezentując Narodowy Bank Polski, mówię, że ważne jest, aby zapewnić
brak wykluczenia finansowego tym osobom, aby one, mówi się, że gotówka jest inkluzywna, to jest bardzo ważne słowo, była też mowa na temat edukacji finansowej starszych osób. Jeśli to do Państwa nie trafia, że to jest wykluczenie finansowe, jeśli dla nich nie stworzymy warunków, to powiem tak, tam też są pieniądze. Proszę Państwa, w takim dosyć nieoczekiwanym momencie będę kończył ten panel. Proponuję tutaj po pierwsze, tak powiem, dwa podsumowania. To znaczy jedno to takie wysokopoziomowe, którego zaczęliśmy. Ono było pozytywne. To znaczy ja odebrałem to, znaczy hipotezę miałem, potwierdziliście, infrastruktura, regulacje dają szansę wyboru. Natomiast to, co jest już, nazwijmy, operacyjno, marketingowo, kulturowe, czyli i kosztowe jeszcze, to jest temat na kilka następnych paneli. I z takim przesłaniem, no tak powiem, zostawiam głównie organizatorów, a serdecznie dziękuję pani dyrektor Barbara Jaroszek, Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP, Paweł Jaroszek. Bardzo dziękuję i zapraszam 15 czerwca na konferencję do ZUS. Pokażemy sporo ciekawych danych, informacji na stronie zus.pl. Słuchaj, ale za to będziesz musiał zapłacić Robertowi za ten announcement. Ministrowi Tadeuszowi Kościńskiemu, Kancelaria Premiera Rady Ministrów i Generalnemu Dyrektorowi Euronetu na Polskę. Dziękuję bardzo. Darkowi Marciaszowi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie.